No, dużo puszek wyrosło. Na jesień nawet nie spadają, a liście spadają niestety. Witam. Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa. Witam wszystkich. No, chciałem powiedzieć, że jesień pełną parą idzie, ale ciepło dzisiaj mamy, 12 stopni i ciepły wiaterek, taki różyczki jeszcze kwitną. O, tutaj nowa się otworzyła. To by można było tutaj wziąć chyba, no bo te chyba już nie będą chciały kwitnąć, ale ta już zakwitła. Tutaj jeszcze żółta się będzie otwierać. Żółta też, już jest otwarta jedna. Piękna, piękna róża. No, to róże mają kolce, wiemy, nie? A tutaj z kolei róże zamieniły się już w owoce. No, z tego się dobre nalewki robi. Ale nie wiem, czy z róży w tym roku będę robił. Ostatnio zrobiłem nalewkę z naszej tutaj rosnącej tej, no, właśnie z tej, no, tej to tego tutaj, z tej rozrośniętej tutaj krzaków mięty. Czuję mięty przez rumianek, jak to mówią. No tu mój plakat jeszcze wyborczy wisi, ale nie moknie, bo on taki jest odporny na wodę. No, generalnie kot flagowy wisi też. No liście już opadają, bo to widać, że tutaj liście już po prostu zżółkły. Tutaj jeden agres już nie ma wcale, a ten, o, tamten już nie ma, a ten wiśnia, nie, przepraszam, czereśnia też już nie ma liści. No i wszystkie te wisieńki też już pogubiły liście, wszystko spadło. Także niedługo trzeba będzie pozgarniać je. Pozgarniać tamte jeszcze będą chyba spadać też, no bo żółknął. No, tutaj gawron siedzi, bo to jest dom pod gawronem, jak to wiemy. Dom pod gawronem, tak był nazywany od początku. No, co dalej? No, tu już się zbliżają święta Bożego Narodzenia, więc Mikołaj Święty się już szykuje. No. No i ten komandos to też pilnuje tego tutaj na razie. Coś za dużo piwa wypił. Chyba na to wygląda, jak mi się zdaje. Idziemy dalej. Tutaj mamy nasz wystrój gdański. Herb. No cóż, ja chciałem powiedzieć dzisiaj, że sytuacja jest taka, że zbliża się święto zmarłych i wszystkich świętych, więc myśmy już byli na grobach w Sopocie i w Gdańsku mojego taty żołnierza niezłomnego świętej pamięci Tadeusza, który onegdaj chciał wysadzić pomnik żołnierzy radzieckich w Łodzi w Parku Poniatowskiego i siedział rok w więzieniu za to. No, a teraz leży już na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, prawda? Tak to wygląda. Także trzeba pamiętać o swoich bliskich, którzy są pochowani, i odwiedzać ich. Byłem wczoraj w Sopocie, nawet trafiłem na cmentarz żydowski, który jest bardzo zaniedbany, bo tam nikt nie zajmuje się nim, mech rośnie. Nie ma w ogóle żadnych tablic, wszystko poobrywane. Jest opuszczony cmentarz żydowski w Sopocie. Tak, niedaleko, znaczy pomiędzy cmentarzami tam, tym katolickim a komunalnym, tak to wygląda mniej więcej. I tak to jest. A co do dzisiejszych spraw zagranicznych, no to wiadomo, kampania wyborcza trwa, Trump walczy z tą Kamalą Harris i efekt jaki będzie, no podejrzewam, że jakby nie było, to będzie mężczyzna prezydentem, a nie kobieta, no. My tu mamy już 3 kobiety prezydentkami Gdańska, Sopotu i Gdyni i mają w telewizji występować razem. Ich 3. No i zobaczymy, co z tego będzie, bo zawsze jak był w świętej pamięci Paweł Adamowicz, to dobrze rządził i Gdańsk się rozwijał, a teraz co się dzieje? No, wiemy, co się dzieje w Gdańsku. Tu chcą nam a propos tego budować fabrykę szkła, no recykling szkła, proszę Państwa, tu przy działkach, tam gdzie jest stocznia, o, to pokażę może. Tu jest stocznia, tu, a tutaj tamtą stronę, tam gdzie wieżowce, o, tam bardziej. Przy działkach będzie fabryka szkła. No, tak planują przynajmniej, bo my jesteśmy przeciwko, mieszkańcy i
i ostro żeśmy protestowali, bo w poniedziałek było spotkanie, które nagrałem zresztą, można zobaczyć na kanale Pomorskiej Telewizji, z inwestorem, który już raz musiał składać odwołanie do SKO, bo władza, znaczy nie dali mu zgody, takie uwarunkowania postawili, że nie mógł, a teraz się odwołał i teraz podobno już jest na tak. No więc nie wiem, po co w środku miasta fabryka recyklingu, która będzie pylić, hałasować, no i te tony ciężarówek, bo to 30 ton na godzinę ma przerabiać ta fabryka, no to przepraszam, ile to będzie, na dwie zmiany będzie pracować, to ile to tych ton będzie musiało być dowiezione tego szkła, to nie dość, że ruch kołowy się bardzo zwiększy, rozjeżdżą nam tutaj nasze te i tak rozwalone ulice Sienną, no i potem tam te rondo tam mamy przy Stryjewskiego, to tam będzie całkiem rozwalone, przecież ciężarówki tam ledwo się mieszczą. No, także to i tutaj też nie mamy drugiej strony zbudowanych torów dwupasmowej jezdni, więc po prostu jest cały czas korek latem, a co będzie, jak jeszcze dojdą ciężarówki, które będą wozić szkło. No naprawdę, ja nie wiem, dlaczego tak władza na to pozwala i się godzi, no bo my jesteśmy i tak między młotem a kowadłem, bo tu jest stocznia, o proszę, tu są dźwigi, już widać, tu hałas słyszymy o 6 rano już, a z drugiej strony mamy ten port gdański, czyli DCT, kontenery też rozbudowany, to nawet jak cofają te wszystkie te no, dźwigi, nie dźwigi i te wszystkie urządzenia, co jeżdżą, one piszczą, wydają specjalny pisk, bo musi być BHP zachowane. Zdają sygnał, jak cofają. I ciągle tylko słychać, to nawet w domach słychać. Także generalnie zgłaszam weto przeciwko fabryce recyklingu szkła tutaj w Gdańsku na Stogach, bo to przecież totalne bzdurna opowieść. Powinno to się za miastem robić, a nie w środku miasta, w dzielnicy Stogi akurat. Dziękuję bardzo. Redaktor Sławomir Ziembiński, kontradmirał, dowódca morski, drużyn strzeleckich. Dziękuję.